Jak oceniasz decyzję FIFA, która została teraz zmieniona pod naciskiem oczywiście opinii publicznej i innych krajów, ale w pierwszej wersji Rosja miała być dopuszczona do gry, tylko miała mieć zupełnie inną nazwę? Znaczy jest to zdecydowanie, czy pierwsza decyzja FIFA po konsultacji z UEFA była dla mnie decyzją po prostu hańbiącą. Skandaliczną to za mało powiedziane, hańbiącą. Już nawet nie instytucję FIFA, bo FIFA jako instytucja dawno się skompromitowała. Jeszcze za czasów Sepa Blattera myślałem, że Gianni Infantino będzie kimś, kto zmieni wizerunek tej organizacji, która przewodzi światowej piłce. Natomiast tak się nie stało. Okazał się człowiekiem, okazał się tchórzem. Nie wiem, czy człowiekiem skorumpowanym, czy okazał się tym, kto po prostu bał się Putina, czy miał do niego w stosunku do niego zobowiązania. Dostał kiedyś od niego medal, uważał się za jego przyjaciela i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mieszka w Katarze. W ogóle sytuacja z mistrzostwami świata Rosji i Kataru to jest odrębna historia, bo najprawdopodobniej FIFA po prostu działa, czy FIFA sprzedali tym krajom mundiale, więc sam Gianni Infantino pokazał, że nie jest osobą godną zajmowania tego stanowiska i ja wierzę, że to jest jego koniec. Nie wyobrażam sobie, żeby on przetrwał na tym stanowisku, zajmując takie stanowisko, jakie zajął, ponieważ to, że dzisiaj Rosja została, że tak powiem, zawieszona przez FIFA i UEFA rosyjskie kluby, to jest tylko i wyłącznie wina. To jest tylko i wyłącznie zasługa związków piłkarskich federacji, tak jak PZPN, który wyraził, że jednoznaczne zdanie, że nie zagra, nawet wtedy, kiedy dostał pismo od FIFA, że musi zagrać, tylko w innym kraju, bez hymnów i Rosja już będzie się nazywała jako Federacja Piłki Rosyjskiej i tak dalej, to w ogóle jest jakieś kompromitujące było, to tylko dlatego, że stanęła za nami Szwecja, Czechy, później Anglia, Albania, Norwegia i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że Infantino zrozumiał, że zbliża się do ściany i tak jak powiedziałem na wstępie, dla mnie ta decyzja, którą FIFA wyraziła później, w ogóle go nie tłumaczy i wręcz ja jako po prostu ja oczekuję, że on zostanie odwołany, a jeżeli nie, to uważam, że sponsorzy, którzy wspierają światowy futbol, powinni go odwołać, a jeżeli nie, to ci sponsorzy powinni być bojkotowani, bo dalej tak być nie może, że taki człowiek niegodny tego stanowiska, jakim jest Gianni Infantino, zajmuje stanowisko prezydenta Światowej Federacji Piłkarskiej.